są bądź ilustracje, bądź informacje o książkach, które zostały wybrane pod koniec ubiegłego roku jako najlepsze książki ubiegłego roku napisane dla dzieci i młodzieży. I jeszcze wam powiem, że wszystkie te książki są w naszej bibliotece, a więc każdą z tych książek możecie wypożyczyć. Te książki wybiera się co roku. Dzięki takiej międzynarodowej organizacji, która nazywa się IGBY i zajmuje się książkami dla dzieci i młodzieży, należą do niej 74 państwa. I co roku jedno z tych państw jest odpowiedzialne za to, żeby w rocznicę urodzin Andersena, a pamiętacie, kiedy urodził się Andersen? Kto pamięta? 2 kwietnia. A samego Andersena znacie? Bajki Andersena? Tak, no właśnie. Bo to był największy bajkopisarz, baśniopisarz, tak? I te baśnie znał wszystkie dzieci na świecie. No właśnie. I w rocznicę jego urodzin, 2 kwietnia, są obchodzone Dni Literatury dla